Dobra, witajcie w kolejnym odcinku. Teraz jesteśmy w wspomnieniach Gasa McPhersona. No, możemy jego wspomnieć. Czyli tak, rozdział drugi. Pamięć pozostaje. Prolog. Wydaje mi się, że Praga jest taka jak inne miasta. Niektóre miejsca potrafią być naprawdę piękne, a inne zwyczajnie brzydkie. Myślałem o tym nawet wtedy, kiedy tu przyjechałem. Kiedy wysiadłem z pociągu, budynek dworca był bardzo ładny, ale jego ściany pokrył miejski brud, który osiadł na nich przez lata, a peron też był brudny. Mimo to nie powinienem chyba tak krytykować stacji, bo to właśnie tutaj zobaczyłem Idę po raz pierwszy. W tym pewnym sensie jest dokładnie tak jak jej miasto. Dorastała w podłych warunkach, ale jest naprawdę piękną kobietą i nie chodzi mi tu tylko o jej wygląd. Tak, próbowałem namalować Idę, ale nie do końca. Wyszło tak, jak chciałem. Czyli dokładnie tak jak w całej mojej karierze malarza. Praga to nie Paryż, gdzie zawsze możesz znaleźć kogoś zainteresowanego twoją sztuką, bez względu na to, jaka ona jest. W Pradze krytycy chcą, żeby wszystko wyglądało jak dzieła Franciszka Kubicki. A ludzie ciągle chcą kupować tylko obrazy Alfonsa Muchy. Żaden z nich nie jest w moim stylu. Skoro więc z tego nie mogę mieć żadnych pieniędzy, chyba muszę wrócić do zawodu prywatnego detektywa. Człowiek, który chce tworzyć sztukę, a pracuje w syfie. Typowe dla Pragi. Przynajmniej Ida wnosi do mojego życia trochę piękna. Ofiara na nabrzeżu. Tak więc w końcu dowiedziałem się, co trapi moją ukochaną. Kilka znajomych dziewczyn jej dawnej profesji zostało ostatnio zamordowanych. Prawdopodobnie było ich aż 7. Oczywiście nikogo nie obcho to nie obchodzi. Kilka dziwek mniej niż więcej. Nie. Tak więc Ida poprosiła mnie, żebym znalazł dla niej mordercę. Wygląda na to, że załatwił je wszystkie ten sam facet i że jest prawdziwym świrem. Wystraszył wszystkich, łącznie z Idą. Jej koleżanki chcą zapłacić za moje usługi, ale chyba w grzeczny sposób nie podziękuję. Kiedy dotarłem na miejsce ostatniego morderstwa, poznałem oficera śledczego Skalnika? No, dobra, jakoś tam. Gliniarze są tacy sami na całym świecie, dzielą się tym na kilka typów. Ten typ to facet, który osiada na laurach po swym pierwszym dużym śledztwie. Nie chce mu się już brudzić rąk. Jest na to za dobry, jak chce dostać sprawy większej wagi, to niech się przeniesie do lepszej części miasta. Dużo, dużo, dużo czytania, dużo, 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 dobra. Ok, z tym gdzie pogadamy, to musimy stąd iść, tak? To idziemy stąd, gaz, dawaj. O, i spotykam jakiegoś pana. Dobra. Policjanta, chyba nie. A. Się przyjacielem, że tym razem.
się wydaje, ale jak już mówiłem, nie mam zbyt wielu informacji na ten temat. Nie było żadnych świadków. Nie? Nigdy. To martwiło mnie najbardziej. W jaki sposób morderca przemieszczał się po ulicach niezauważony? Skąd ta śliwa? Śliwa? Wczoraj wieczorem aresztowałem jednego mężczyznę i z niewyjaśnionych przyczyn moje oko uderzyło jego wielką pięść. Dostał pan cios. Coś w tym stylu. Mój partner nie zdążył mnie ostrzec. Wszystko stało się tak szybko. Pomagałem właśnie kobiecie i odwróciłem się, żeby zobaczyć, czy z partnerem wszystko w porządku. I wtedy właśnie... Następne co kojarzę, to jak odsunąłem się na górę. A co dla niego zrobił ten mężczyzna? Napastował młodą kobietę. Poprosiłem, żeby czesnął. Wtedy właśnie sytuacja wymknęła się z mojej broni. Policja wciąż poszukuje tego zwierzęcia. Ostatnimi czasy robił się trochę nerwowy wobec mężczyzny napastującego młodą kobietę. To zrozumiałe. Cóż, przeszkadza mi w pracy. Muszę zresztą spotkać się z klientem. Dziękuję za pracę. Nie ma za co. Proszę na siebie uważać. Będę. Ojej, dobra, coś tam napisał, tak? Dobra. Ofiary na brzeżu, dobra, Staszek. Nie, Stasek. Stasek to z kolei przeciwieństwo z Kalnica. Z Kalnicia. Jest prosty, ale nie głupi. Jest również dumny, ale w odróżnieniu od Kalnicza. Próbuje sobie na to zasłużyć i to jest w porządku, bo większość, czyli Praga to są Czechy chyba? Chyba Czechy, to Czechach jesteśmy, dobra, to jest to w porządku, bo większość spraw rozwiązuje się przez wytrwałość. Staszek udowodnił, że jest człowiekiem, człowiekiem, którego warto mieć po swojej stronie, dobra. Jezus. Czytać po czeszku mam jeszcze czytać niedługo? Dobra, idziemy do tej klientki całej. Jezu, mać. Są chyba imiona czeskich coś tam do osób. O jest, nasza klientka, aż wiem kto to jest. Ida. No. Dobrze.
Tak, jasne. Dobra. Wystawię rachunki, dobra. No. Tak. No, smutna historyjka trochę. W ogóle fajnie, skoczyło się miejsce jeszcze lepiej. Co to zrobisz? I znowu muszę coś usunąć. Ale nagrywanie. Oho. Co tu usunąć? Nie wiem. Co tu usunąć? Nie słuchać. Zapisać fajnie, zapisałam tu łódki, a nie zapisałam jeszcze ojej, jeszcze raz to nagrać chyba. Musimy zmontować szybko. Nie wiem, czy szybko zmontować chyba. Wspaniałe życie. Pierwszy film tak to czytanie to.